kogo witam, kogo goszczę. Jedziemy sobie na wyjazd świąteczny. Jak widzicie, ja mam ręce tutaj. Łoś jest w ruchu. Mamy nowego kierowcę. Zatrudniliśmy sobie kierowcę. Tadam! Mamy do celu 360 km. Jedziemy sobie na święta wielkanocne. Gdzie? Do czeskiej Szwajcarii. Tak, czeska Szwajcaria nas wita. Wypatrzyliśmy taką w miarę najlepszą pogodę, chociaż tego nie można nazwać do końca najlepszą pogodą, ale nie będzie źle. Chociaż tutaj z tyłu ekipa wołała jeszcze do Gliwic: nad morze, nad morze, nad morze. Ale oni tam stegnę chcieli. No ale jednak ta czeska Szwajcaria. Tutaj w zmiennicy, jak się będzie kończyć tacho, gdzieś do Wrocławia powinnaś dojechać, nie? Nie wiem, ja się nie znam. Te czasy pracy to ty ogarniasz, nie ja. No, tutaj zobaczmy na tachograf. No, masz jeszcze godzinę 30 jazdy. To przerzucimy karty i zobaczycie już mnie na fotelu kierownika. Proszę Państwa, misja wykonana! I wylądowaliśmy w Czechach, szykujemy się do wyjścia, idziemy na taki szczyt, który się nazywa szczyt, w cudzysłowie szczyt, bo wejście jest lajtowe, nazywa się Jeszczet, czy Jeszczet, jakoś tak. Także... A póki co idziemy zapłacić za parking. Niby na szczyt 2 km, ale kondycja po zimie słabiutka, ledwo zipie. Jestem na końcu peletonu, rodzinka mnie odstawiła. I wyszliśmy na asfalt z tego szlaku. Czerwono-niebieski, pierwszy był czerwono-zielony, potem tylko czerwony, aż w końcu czerwono-niebieski. I idziemy do góry. Patrzcie, jaki przeciąg. No i wiemy, że drona nie puścimy. No i nadeszła chwila przerwy. Trzeba by było się posilić. I tu wpadamy do Was z reklamą, ponieważ mamy nowe odkrycie. Jako że jedziemy, jak wiecie, do Norwegii na wakacje i szukamy, od jakiegoś czasu czytamy, jak ograniczyć wagę naszego kampera. Chodzi o Y-Food. Według nas, jeśli chodzi o karawaning, to najlepszą opcją będą te produkty w proszku, bo są po prostu lekkie. Rozpuszczacie to w takim shakerze. I już pokazujemy, jak się to robi. Jaki bierzemy smak? Jaki chcesz? Ja bym chciała kokosowy. Kokos, tak. Proszę cię bardzo. A ty lubisz kokosowy smak? Ja uwielbiam. Ja zawsze lody kokosowe kupuję. To jest mój smak. Kokos to jest mój smak. Bardzo ładnie pachnie. No i wiecie, jak macie na przykład jakieś batony jeść, coś niezdrowego, jakiegoś fast fooda sobie kupić, no to tu macie w pełni zbilansowaną dietę i witaminy i tak dalej. Nawet konsultowałam to ze swoją dietetyczką i powiedziała, że skład jest dobry, także jak dla mnie jest to fajna alternatywa na takie właśnie wyjścia spontaniczne w góry czy wyjazdy, jak nie macie czasu gotować.
Gotowe. Kurde, takie dobre. Dawaj. Ale czaderskie. Taki intensywny kokos. Wow, no. Macie to lekutkie. To wam starcza na... 3 do 5 godzin. 3 do 5 godzin jesteście syci. Mam 12 miesięcy okres przechowywania i nie muszę tego przechowywać w lodówce w kamperze, co jest problematyczne, no bo no, nie dokładnie. Będziemy mieli tyle miejsca w lodówce. A to nam zajmie no bardzo i... mało miejsca, poustawiamy sobie tak saszetki. Jak będziemy szli w góry, to tylko będziemy brali saszetki, jedną butelkę wody. Y-Food możecie sobie kupić przez, zamówić przez internet i z naszym kodem rabatowym tutaj w pasku wam wyświetlimy, będziecie mieli rabat. Wow, mega pyszne. Powiemy tak, miejsce fajne, tylko tak, zimno jak w Kieleckim. Wieje. Musimy tu wrócić, żeby puścić drona, bo dzisiaj niestety ni hu hu. Ja bym coś dodał od siebie. Zimno jak w Kieleckim. Już to powiedziałam. Wiem. Mam aż zaróżowione policzki. Wow. Idziemy do ufolutka. Widzimy się na dole. I tu mamy wieżę. A tu mamy taki tarasik widokowy i wylądował tu kosmita. Tu jest też parking. Przechodzimy przez taki tunel, w którym się robi taki wyciąg powietrzny. Doświadczycie tego na mikrofonie i zobaczycie, jak to jest. Filip, idź, pokaż. Idź pierwszy. Pokażemy. Jest. Ale to tylko ten kawałek, jak się przechodzi przez no, to. Taki normalnie jakby się frunęło. No pogodę mamy piękną, wiosenną, świąteczną. Świąteczna, piękna, wiosenna pogoda. Pada z nieba białe. Puch. Tak. Prawie takie bazie jakby czy coś. Białe puch. Zauważyliśmy marsjańskie skały. Także już wiemy, dlaczego ten marsjanin tam był. Bo tu chyba ląduje UFO. UFO. I jak, spaliny wydziela tak, zielone. Jak startuje, to ten pył rakietowy powoduje taki kosmiczny zielony... Pył. Kosmiczny pył, tak, oczywiście. Powoduje taki zielony na... Nalot. Zielone kamienie. No i tu mamy kolejny parking. Jest tu tych parkingów kilka. Im bliżej, tym drożej. Zaraz sprawdzimy, ile tutaj. A może wcale nie drożej? 200. 200? 200 na dzień. No, a nie ma rozgraniczenia na nie ma. Kampera? Nie można. Tu jest tylko takie auteczko osobowe. Czyli kamper. Ale tu jest zakaz autobusu, to może to się zabicie. Nie, to autobusem to my nie mamy autobusu dzisiaj. Pisze, że wolno. Czyli widzicie, tu macie za 200. Tu z sygnalizacją świetlną macie następny o. I wjeżdżacie pod sam hotel, pod wieżę. A my stanęliśmy na tamtej stronie zbocza, na... Tamtej. Tam? No. Nie, tam. Nie, tam. Na tej przełęczy w każdym przełęczy. Razie. No, a tu wolno. I biega. Też pisze 200. Wolno. Więc w sumie jeden ciort. Trzeba jechać. Pisze, żeby wolno wjeżdżać, żeby nie za szybko, to, bo tu jest niebezpiecznie. Wolno. Wolno. Czyli po polsku pomału. I po drodze spotykamy takie kamienie, oznaczone na goglach jako wirive kamienie. Jako kamienie. No nie wiem, czy wyrwane, czy jakie. I szykujemy się do odjazdu. Przemieszczamy się na kolejną miejscówkę, na kolejną noc. Dzień dobry. Po drodze mamy kilka rzeczy do zobaczenia, między innymi
zabytkowy wiadukt, pojedziemy na niego? No tak ustawiam nawigację, bo prosiłaś. I później wszystko piekielne kotły, a nocka może gdzieś przy pańskiej skale. Nie, zobaczymy. Albo coś tam, coś tam. Dla ciebie wszystko. Wiem, wiem. Ton, 13 puści waga. Chyba puści. Wolne. Jeździć. Jeździć. A tam takie szerokie, tam taka stacja kolejowa. Drapiemy się, drapujemy się. No. Biedne sprzęgło. I tam w oddali mamy ten most. Jedziemy tam. Ale domeczki tu są specyficzne. No po prostu jak się jeździ, to się widzi różne regiony, też. Kultury, domy. I Czechy południowe są też inne niż tutaj północne. Chciałem dodać, że pokrzywu też. O. I po prostu. Popatrz jakie domy. Jakiś... 1934. Patrz domek na torach. Prawie przy torach. Pod tym mostem na grupie biwakowej było oznaczone też miejsce na dziko i pierwsze miałam w planach, że właśnie tutaj będziemy spali, a podjedziemy sobie pod ten jeszcze na ten parking, ale generalnie w sumie czy tak czy siak za ten parking tam trzeba by było zapłacić, więc uznaliśmy, że ten most sobie zrobimy po prostu po drodze, a może jeszcze kiedyś będzie okazja wylądować pod mostem. No. Fajny. Fajny ty. Ej ty fajny. Dawać, dawać pod góreckę. Jezus, jak to wąsko. Celniesz se? Widzisz? Tutaj stoją normalnie i na nocki zostają. Ale w nocy jakby nam pociągi nad głowami przejeżdżały? No. Nie odpowiadam. Ciekawe, czy to jest taka trasa kolejowa uczęszczana, czy nie? Także wylądowaliśmy pod mostem. No, idziemy zobaczyć. No i jesteśmy. Idziemy z Radkiem obejrzeć most od góry. Tak. Z tego, co wyczytałam, to most został zbudowany między 1898 a 1900 rokiem. Także już troszkę tutaj stoi. Został zbudowany z metadiabazu, czyli z jakiegoś kamienia, który tutaj został wydobywany w pobliskich kopalniach. Ma długość 230 metrów i rozpiętość między tymi łukami momentami ma 12 metrów. No i jest fajny. Fajny. Zaraz wam pokażemy ujęcia z drona, a my próbujemy się wdrapać na górę. Go. I ten wiadukt jest dumą linii kolejowych łączących Liberac i czeską Lipę. Także
tutaj przebiegała ta trasa i przebiega nadal, bo widać, że tory są użytkowane i tak. Fly away, now you got me dreaming. It's not about where we are today, the future holds a meaning. We got a plan to the run, tell me do you wanna cross that bridge, saying it's about time. All in a lover, lost in the summer, jump right into the pool of your eyes. I don't wanna keep you waiting, no, I gotta make your mind. We got a plan to the run, tell me do you wanna jump right into the rest of my life. A póki co jedziemy. Aha, jeszcze dodam, że jedzie z nami nowy kolega. Prosto z Finlandii. Nasz nowy kolega prosto z Finlandii. Dostaliśmy od naszych bardzo dobrych znajomych Kasi i Wojtka kolejnego łosia. Mamy już dwa łosie. Tutaj jest jeszcze jeden i czwarty. Także ma co ciągnąć teraz naszego łosia tak do Finlandii. O, on pojedzie w swoje strony. I tak, jeszcze jeden łoś i będzie komplet. Będzie nas pięciu, tak, pięciu łosiów tu jeździ i zamykamy ten nabór. Stado. Stado, tak. No i witają nas Bielany Wrocławskie, dojeżdżamy do Wrocławia. Zmiennik jeszcze jedzie, zostało jej do przejania 107 km. Za 100 km mi wyjdzie pauza i zmienimy się. Tymczasem zobaczmy, czy się jej uda przejechać przez bramki. O kurde, tu będzie wąsko. Ja jadę za nim. Ja jest jak tirówka. No. Nie będę niszczyć hamulców. Tak. Ty zawsze mówiłeś, oszczędzaj hamulce. A udało się jej. Przeszła. Udało się jej. No, ale już go muli. Mulimy. No, bo mi się nie chce redukować. No to pewnie, 2,8 to pójdzie. No, ale powiem wam, no bardzo się przyjemnie jedzie. Bardzo. Można sobie podziwiać widoki. Nie trzeba się martwić wiatrem. Tymczasem jedziemy sobie dalej. Skończyło się tacho. Zmiana. Gdzie cię zaparkować? Tam na tych po prawej, bo to się tylko przeskoczymy. Ja dobra, czekaj, bo tu trzeba biegi wbijać. A ja jechałam, tylko gaz naciskałam. Tu stoń. No. Tak. To jest nauka. Idzie w las. Nauka przed wakacjami. Trening. Trening czyni mistrza, jest na luzie. Czy trzymaj? Zaciągnić ci ręczny? Tak. Kartę wkładamy. Dobra, wkładaj kartę. Do tachografu. Zmiana kierowcy. Ja jechałam na tarczce. Ale mi się nie chce, o Jezu! Najgorszy moment. Trzeba wsiadać. Ale co zrobisz? Buty ubieram. Buty ubieram mi. I spadam. Co tam? Jezus, ktoś tutaj, jakiś mały chłopek jechał. Jezus Maria. Jakiś mały kurdupelek. No i co? Tam u nas mówią, w naszych rejonach śnieg. A tu co? Trzeba okulary brać. Żeby się... A wzięliście mi okulary? Sekulory.
Dobra, Filip, zapinaj się. A, wracamy do gry. Ja trochę śliwkowałam, tak 80-85. Spokojnie, jechać tak, żeby było bezpiecznie. Jak wiesz? Nie wiem. Czujesz auto. W ramach ciekawostki. Czyli cztery dyszki, to i tak po taniości. Tak. Bo w Polsce co na każdym parkingu musisz 5 dych zapłacić. A mogę taką Możesz, ciekawostkę? Powiedz, przepraszam. W ramach ciekawostki uderzył w nas wczoraj nietoperz. Naprawdę? No. No jak jechaliśmy. Jak jechaliśmy. I tylko to był figlarz, nietoperz. Zrobił fikołka i se poleciał dalej. Poprzednią szybę. Dobra, lecimy. Lecimy do kasy. Życzcie nam powodzenia. Ja żebym nie wiedział. No bo ty byłeś z tyłu, nie widziałeś nietoperza. Ty się też? Jak to? Hello. Powiemy wam z Radkiem, że nie żałujemy, tak? Że nie pojechaliśmy do tej sceny. Nie żałujemy. Tutaj jest tak cudownie, tak pięknie. Miałem takiego Simpsonka. I tam idziemy. Magnes kupiony. Tak. Ile kosztował? 60 tych. Koron? Euro. Złotych, rubli. Koron. 60 koron. Czyli na nasze... Każdy przeliczy. A później jest, że my mówimy źle ceny. Czepiesz? Nie. Ty masz prawe w trzymaniu. Bra. I po prostu sobie... I nie tracimy czasu na posiłki, tylko na sobie możemy i... zwiedzać piękne miejsca, w których po prostu będziemy. I być zadowoleni, bo będziemy pojedzeni. Tak. Masz wąsa białego. Ty też. Nie, ty masz zielonego. Ty dobre. Nie, no. Właśnie dzisiaj mi powiedziałeś, no, co o tym myślisz. Buzi mi daj. Mi. Ci. No. No, dobra. Idź. Idź, grzej brykę. Nie grzesz więcej. No to Bawaria. No mówię wam, no ludzie, Diewuszko. No. Diewuszko. Nie, nie można mówić po rusku. Za 800 metrów. Dziewcinko. Diewuszko. Po czesku.